cześć, witam was w kolejnym odcinku PvP w Exile. Mamy level 6, no już ponad połowa do 7 bodajże. Zaraz zobaczymy zresztą, ale raczej mam 6. Aha, tu i teraz wybieramy sobie nagrodę. Ja bym sobie osobiście jakąś porządną nagrodę wziął. To mogę wziąć, tylko kurczę, mam broń pod artefakty koloru niebieskiego, typu niebieskiego. Po prostu teraz nie wiem, co ja mam sobie wziąć, żeby po prostu coś sobie ulepszyć. Ale wezmę sobie... Aha, mam tylko to. Kurde, coś rozsądnego. Fireball, Ice Nova, a wiecie co, wezmę sobie to. Okej. Teraz sobie... Aha, to już mam to nałożone, Fireball, a Ice Nova sobie nałożę na to. O, proszę. I fajnie wyszło. Aha, to jeszcze mamy tą czapę do sprzedania, bo to mi się nie przyda. Tak, akceptujemy. Tutaj mamy zadanie ukończone. Aha, czyli tutaj teraz mamy wybór. Właściwie nie wybór, tylko trzeba po prostu iść do danej lokacji. Aha, dirty job. Dobra, sobie idziemy stąd. Tak, idziemy już sobie stąd. I zaczynamy robić, jak przystało na wojownika, jakieś misje. Przy okazji będziemy wybijać to, co nam po prostu w drogę wejdzie. I będziemy w ten sposób zyskać kolejne levele. Kolejnym levelem będzie 7. O, tu wybijemy sobie te piękne, świeże śmierdzące zombiaki. Nie wiem, czy to są zombiaki, czy nie zombiaki, już w sumie bez różnicy mi to. Ale wybijemy sobie. O, proszę, ładnie to wszystko zbiera. A, nie zbieram tego. Nie, nie będę, kurczę, marnował na to. Kurde, czy mi się wydaje, czy jestem teraz odporny na ich uderzenia? Jakoś w ogóle mi się nie obrywa. No to w sumie nawet dobrze. Chwileczkę, czy ja w ogóle dobrze idę? Ward panel. Aha, czyli teraz sobie tam pójdziemy. Czyli dobrze idę. Kuferek. A, nic tu nie ma do zbierania. Ale do wybicia owszem jest. To z korzyścią dla mnie, bo ja tylko na tym zyskam. Oni oczywiście padną jak muszki. Właściwie oni już padają jak muchy, bo moja postać już jest taka jakby... A bo ja jeszcze mam tu pancerz, dlatego Energy Shielda. Dlatego mi nic nie mogą zrobić. Czekaj, na co mi kurde jakiś kurde kołczan? Ja z łuku nie będę napieprzać. Dobra. Tutaj chyba jeszcze nie byłem. Tak mi się wydaje. O, proszę, jest upgrade. Dobra. Musimy zwiększać damage'a. O kurde. Już mi pancerz przebili. Nie, dobrze. A to spokojnie się zregeneruje. O, to się weźmie. Żyćko mi się powoli zregeneruje razem z energią pancerną. Baczuszka, główienko. O, ognicho ładnie rozpalone. Myślę, że teraz trzeba iść w tą stronę, żeby w ogóle gdzieś pójść w jakąś konkretną drogą. O, kolejna baczuszka, której pusto jest. Ja bym się teraz pozbył tego pół maga, pół wojownika. To właściwie i to jest jedno i drugie. Tam kolejni. O kurde, mamy teraz do czynienia z magiem. Ale ja sobie
Kurde, na trzy ciosy idę z nim, dobrze. Kurde, teraz jakieś itemy przez przypadek zebrałem. A, to jest jakiś kurde kostur. To mi się chyba w ogóle nie przyda. Portal scroll. Scroll właściwie. Kolejne kuferki. Kurde, dużo tych kufrów jest. Rustic sash. O! I to się może na przykład przydać. Chwileczkę, mam coś takiego. To jest plus 18 maksymalnej tarczy. Ale mnie by bardziej się przydały obrażenia. Damage głównie. I teraz właściwie tracę szybciej pancerz, ale mam przynajmniej większy damage. Dobra, wybijemy wszystko bez wątpienia. Dobra, idziemy sobie teraz tutaj. O, mag. O kurde, zlagowało mnie trochę. Ty, może jednak założymy ten pas, bo jakoś mi to nie idzie z korzyścią. Chwileczkę. Oddalimy się chwilę i nałożymy to jednak, bo to jest przydatne. Co? Co się dobijacie do mnie? I tak już mam zbyt duży damage, więc nie wiem na co mi taki pas, który by mi dawał jeszcze większy damage. Dla mnie to nie ma sensu, dlatego sobie to jakoś oddzielę. Potrzebuję też jakiejś ochrony. O, ładnie brywają synki. O, dobra, coś tam. O, to weźmiemy. LOL! Jak to dziwnie wyglądało! Sobie po prostu minąłem go i on padł. To było bardzo dziwne. O, co? Myślicie, że rzucanie z kamieniami osiągnięcie cel? Rzeczywiście, rzeczywiście. Dobra. Padło wszystko. Chwileczkę, wyrzucę pierdoły. Tak, to też mogę wyrzucić. Nic mi się tu nie przyda. Nie będę się kurczę tak męczył. O! Zobaczymy. 8 dał armora. 5 do jakości. A zobaczymy. Sobie możemy to odblokować. 4. O. I to akurat taki pancerzyk może mi się przydać. Ma 5 do jakości. 4 te. Co? 4% szans na znalezienie. Na znalezienie itemów. W sumie wezmę taki. A to nałożę tutaj. O. Dobra. Może być. Przyda się taki specjalny itemek. W ogóle powinienem sobie teraz mapę załączyć, żebym ja kurde jakoś się orientował, gdzie ja idę, bo moim celem jest po prostu dojście tam, gdzie trzeba. I więc po prostu muszę gdzieś tam dotrzeć. A mapa i tak jest jakaś dziwna. Nie powiem, że jest jakaś kurczę super profesjonalna. Ona się tutaj jakby tak odświeża automatycznie. To jest akurat fajne. Chwileczkę, może coś ten trup będzie miał. A nie. Pusto. Dobra, idziemy sobie dalej. O! I już. To będzie pewnie to miejsce. Kurde, obrywa mi się trochę. Skubani. O, za chwilę będzie level. Op. Dobrze, o to chodzi. Ty, uciekają mi wredne szkodniki. O, portal scroll. Na czym idzie mnie doprowadzi? Ale ja chyba to już miejsce kojarzę.
Dlatego nie o to miejsce mi chodziło. Nie całkiem o to miejsce mi chodziło. Sorki, że tak włączam mapę, ale no przydaje mi się zawsze. Znaczy zawsze, niekiedy mi się może przydać. Dobra, czyli tutaj na górę. No kurczę, coś musi się dziać, żebym ja cokolwiek mógł z tego nagrywać, bo jeżeli ciągle chodzę po jednym i tym samym miejscu, to wybaczcie, ale to trochę jest jakieś dziwne. No bo już powinienem być naprawdę już nie tam, gdzie trzeba, właściwie tam, gdzie trzeba, czyli gdzieś indziej już kompletnie. A wziąłem przez przypadek ten pancerz, którego i tak zaraz wywalę. Ja mam chyba wrażenie, że znowu mogę iść złą stroną. No walnij go tak raz za porządnie, no. Co się będziesz, kurczę, męczyć. Natomiast chcę teraz iść w inną stronę, żeby, kurczę, w końcu coś się działo, bo póki co to się nic ciekawego nie dzieje. Od dobrych 10 już minut. Więc ja mam problem. To taki problem, że po prostu no nie mam gdzie już iść. A to trochę dziwne, bo powinno być dużo, dużo więcej lokacji. To było tak. No i gdzie mam to iść? To jest. Czyli to jest to. Mad Flats. Aha, to tam mam iść. To chwileczkę, chwileczkę. Ale to inną drogą. Bo ja tam ostatnio byłem. Przypomniałem sobie, że tam wkładałem jakieś kurde pierdoły do jakiegoś otworu kamiennego i otworzyło mi jaskinię. A ja tu się od 10 minut błąkam. Chwileczkę, no gdzieś ja to muszę znaleźć. No tak po prostu sobie nie mogło uciec, zniknąć. Bo to gdzieś jest. Gdzieś tam jest. Gdzieś tam sobie jest. Teraz to chyba się wracam. Kurde. Gdzieś to musi być. Jutro powinien być kolejny odcinek z State of Decay. Jeżeli nie, to będzie coś innego najpewniej. I postaram się przygotować vloga na temat reaktywacji Q&A'a. Z mojej serii takiej Q&A, gdzie zadajecie mi pytania po formie komentarzy, a ja na nie potem jakoś odpowiadam też jakąś inną formą. I drugi temat to będzie taki po prostu bardziej wycieczkowy, bo w czwartek nie będzie mnie do soboty. I po prostu nie chcę was zostawić bez filmów przez te 3 dni najbliższe, które nadejdą. Więc postaram się nagrać zapasowe jakieś tam materiały, żeby wam wysłać i zostawić was z filmami, żebyście się potem nie martwili, nie pisali mi komentarzy, czemu nic nie ma. No i nie wiem. No, przygotuję jakoś tego vloga. A co po vlogu, to będzie wycieczka moja. Postaram się z niej zrobić jakby też takiego vloga, relacje z Zakopanego. Już tutaj wam wszystko tak jakby ujawniam, zapowiadam mniej więcej, jak to będzie się działo. Nie wiem, no nie wiem, jak to będzie w ogóle wyglądało, co ja tam nagram z tej wycieczki, ale byleby było naprawdę taka, no dobra, pozytywna forma relacji, bo jeżeli mi jakieś, no gówno wyjdzie z tego, to ja tego oczywiście nie będę wrzucać, bo po co mam marnować materiał? Jeżeli mi wyjdzie, to spokojnie wrzucę na mój kanał. Jeżeli nie wyjdzie mi, no to
trudno, ale po prostu najwyżej bym tego nie wrzucił. Ale myślę, że się postaram, bo chciałbym coś takiego oryginalnego wrzucić raz na jakiś dłuższy czas, bo tak to często nie ma vlogów na moim kanale, a żeby nie było też jakoś tak... Żeby nie było jakoś tak dziwnie, to jutro wrzucam dwa filmy i po prostu będę musiał jeszcze zrobić w tym samym dniu zapasowe odcinki na czwartek, piątek i sobotę. Dobra, zmieniając temat, nie wiem gdzie mam już iść, się kompletnie pogubiłem. Mapa jest taka do dupy, że po prostu nie prowadzi mnie tam, gdzie powinna mnie prowadzić, tylko kurczę, jakieś ślaczki takie z gruzu normalnie. Nie, ta mapa jest jakaś do dupy. Nie wiem, może się przejdę tam, ale co mi to da? Nie wiem w sumie. Jeżeli tam teraz pójdę, o, filmik już trwa 16 minut. Nie wiem, czy to w ogóle jakąś ukończę tą serię. Nie wiem, czy to w ogóle będzie możliwe. Mam co do tego wielki dylemat. Na mapie mi tylko pokazywało to. Zobaczymy, teraz przejdziemy się po tej mapie i sprawdzimy, bo mam chyba takie wrażenie, że jak przejdę po tej mapie... Dobra, tu jakiś kuferek, pusto oczywiście. A inaczej by nie mogło być. Zaraz będzie level, bo tak patrzę na te paski, to już powolutku zyskuje level. O, dobra, za chwilę będę go miać. Dobra, jeszcze troszeczkę. A pięknie, level 7, tak, 7, żebym się nie pomyliło. Jeszcze sobie wybiję tutaj kilka tych gówien i po prostu dam jakiegoś skilla. O kurde, trochę mnie otoczyli i to nie jest dobrze według mnie, bo nie mogę sobie pozwolić na śmierć. Dobra, szybko wybiję tyle tego gówna. O kurde, o shit. Fuck. Fuck. Co to miało być? Raz, jakiś mag. Czymkolwiek ten ciul jest, to mnie prawie by zabił. Przez niego bym zginął. Dobra. Jakiś mini bossik to był. W każdym bądź razie zwój mądrości. No, jakiś amulecik, którego pewnie jeszcze w ogóle nie miałem. O, ho, 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 ho. Dobra, nic mi się już tu z pewnością nie przyda. Jakieś szaty. Jakiś zatopiony stateczek. O, shit. Dobra. A! To jest akurat banał. A tak, miałem rozdać skille. Dobra, ostatnio co ja rozdawałem? Bo nie jestem pewny. Melee damage. Powinienem sobie teraz dać trochę żyćka. Tak, żeby sobie zwiększyć życie. Dobra. No, zaraz mi się tam artefakt znowu ulepszy. Tego będę musiał znowu bardziej podupgradzić. O, dobra, jest. Wszystko to zbieram, co mi się przyda. Nie, co nie znaczy, że wszystko tak od razu. Dobra, przeszukamy sobie tą pustynię. Nie wiem, ale trochę nieogarnięte to jest według mnie, bo powinno mi mnie tam od razu zrespić tam, gdzie skończyłem ostatnio. A wychodzi na to, że mnie zrespiło tam, gdzie nie trzeba. Dlatego tu jestem zły na to. Ale widać, że droga mnie gdzieś prowadzi wyraźnie, więc nie wiem, czy przypadkiem mnie ona nie doprowadzi gdzieś, gdzie trzeba. O kurde.
O kurde. Tutaj się już trochę nazbierało tego gówna. Chwileczkę, tu jeszcze coś jest. Chwileczkę, sobie to sprawdzę. Aha, ja jestem tam, gdzie nie trzeba. Ale no mapa mnie tam nie doprowadziła. No, przykro mi bardzo. Ale chyba do tego odcinka już nie dotrę tam, gdzie powinienem. Więc dzisiaj to będzie taki odcinek, gdzie tylko sobie ekspimy i rozmawiamy. Dobra, to padło na hita definitywnie. To jeszcze mogę sobie rozgromić, bo to mi się już nie będzie tu pamiętało. Dobra, teraz mogę już wrócić. Ile mamy czasu? Już 20 minut minęło. Może jeszcze spróbuję tam dotrzeć. Całą mapę już wybiłem z tego gówna. Teraz powinienem dotrzeć tam, gdzie kurczę powinienem. Bo ta mapa jednak jest jakaś dziwna. Raz to miejsce jest gdzieś kurczę na południu. Raz to miejsce jest gdzieś, nie wiem. Nie, właściwie to było teraz na północy, a teraz jest na południu. Więc to jest jakieś kurczę trochę dziwne według mnie. Ale dobra, to to jest gra. Nie wiem, czy ja w ogóle skończę tą serię, bo ja równie dobrze mogę ją, nie wiem, w 5 odcinkach zrobić, bo tak szczerze, jeżeli ma być taka już seria typowo fabularna, to lepiej, żeby ją skończyć do końca. Jeżeli to jest taka seria, no, free to... Po co mi chlejesz mikstury? Ty, czyś ty kup jest? Pić ci się zachciało, ale no, pij jakieś kurde wody, a nie mikstury. Bo się jeszcze nam tu pochorujesz. I to tak porządnie, że kurczę nie wyjdziesz z tego cało. Ale no patrzcie, jaka wredna mapa. Teraz ja już kompletnie tego nie ogarnę. Nie wiedzieć czemu. Nie wiedzieć czemu. Ale tak jest. No i patrzcie, ja nic na to nie poradzę, że tak mapa mnie doprowadziła, że nie ma tu już więcej takich jakby tajemnych przejść. A jak tutaj wchodzę, to to mi pokazuje co innego. A czekaj, ja może rozmawiam, czy ja przypadkiem nie rozmawiałem jeszcze z innymi postaciami? Bo to też może być możliwe, że nie dałem rady porozmawiać, ale przecież całą mapę oblukałem, od stóp do głów. Więc kurczę, nie wiem w czym tu jeszcze tkwi problem. Bo ja już tu wszystko wybiłem, co się tylko dało. I nie wiem, co tu jeszcze jest do roboty takiego konkretnego. Bo póki co to ja nic nie zauważyłem, poza tylko tym i tamtym. I nic więcej nie było. Przysięgam, od razu widzieliście zresztą mapę. Ale nie, przecież ja ze wszystkim musiałem rozmawiać. Don't tell Tarkley. Dobra. How you going? Roaming, rotting, row. Greetings. Rowers? Chwileczkę, może jeszcze sobie walniemy jakiegoś itema. Może będzie w końcu coś. O! Tutaj mogę sobie kupić za to. O, proszę. To ja sobie to od razu kupuję. Pięknie. I już mam jakąś lepszą broń. Dobra, to sobie mogę odłożyć. Aha. Dobra, jakiś pancerz. Póki co mam taki, ale może się znaleźć w końcu coś lepszego. O, wiele, wiele lepszego. Więc trzeba teraz dobrze szukać. Dobre. To akurat, powiem wam szczerze, jest dobre. 20 armora. Nie no, ja bym sobie to teraz kupił. Nie ma co. Tylko może najpierw bym jeszcze sprzedał itemy. Bo mówiłem, no nie chcę zbierać tego badziewia, ale kurczę, widać, że przez przypadek musiałem to zebrać. Dlatego to sobie przy okazji sprzedam. Okej. Teraz sobie mogę kupić ten pancerzyk. Jest chestplate. Proszę.
to mogę sobie tutaj już to idzie na sprzedaż. Tego jeszcze nie mogę nałożyć, bo chyba co tam jest. A wymagany level 8, ale już mam kupioną broń, to będę miał ją na przyszłość. Hełmik sobie też zakupię. O proszę, to jest porządny hełm. Ta. Więc to sobie od razu kupuję również. Bundle, a co to jest to? Czekaj. Nie wiem, kurde, co to jest. Ale to nieważne. Dobre. Plus 10 do siły. Taki trochę kolczuga to jest taka bardziej. Rękawice, ale to pewnie jakieś badziewia są. No nie jakieś przydatne rzeczy. Czekaj, to trzeba zebrać 40. A to wezmę sobie. Aha. Okej. Dobra, to są śmieci. Chwileczkę, to mogę sobie dać tutaj. O, proszę. Ile teraz do rozdania jest tego? Aha. Dobra. I teraz mogę sobie jeszcze ten hełm nałożyć. I to założyć sobie tutaj. Proszę bardzo. Pięknie wszystko zrobione. Okej. Dobra, sprzedamy te śmieci jeszcze. I zakończymy odcinek, bo to już nie ma sensu, powiem wam szczerze. Miało być tak, jak ja po prostu planowałem, ale niestety wyszło dziwnie i inaczej. Nie tak, jak to powinno być. Dlatego zakończymy już ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować kanał. Jutro będzie vlog i odcinek z State of Decay, a jeżeli nie, to może z jakiejś innej gry. I w czwartek, piątek, sobotę mnie nie będzie, bo będę na wycieczce, zresztą będzie vlog i reaktywuję serię z Q&A. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie, do następnego odcinku.